O kościach i ludziach. Kwiecień 2006. Następny dzień, 13:12. Dlaczego zawsze śpi na najwyższym stopniu? Bo tam jest ciepło, gdy drzwi są zamknięte, John Alex. To jest wymówka i alibi, John Francis. Śpi na najwyższym stopniu, bo tam grawitacja działa najmocniej. Nie przyszedłem rozmawiać o tym. Nikt cię o to nie prosi. To dobrze. Możemy o tym zapomnieć. Co ty w ogóle robisz? Przyjmuję posadę w Berkeley. Mama cię wyrzuciła? Nie. Nadszedł na to czas. Chodzi o wczoraj? Nie. Chciałem wczoraj wszystkim powiedzieć, ale... No tak. O kurde. Holy shit. Gurps. 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 Nie widziałem go od lat. Od twojej kampanii. Tej z magią, statkami kosmicznymi, piratami, cyberpunkiem, wampirami i Cthulhu. To twoje wszystkie książki o grach. Tak. Oddajesz wszystkie książki o grach? Tak, nie będę już grał. Nie będziesz? Nie będę. Co z książturbacją? Książturbacją? Bierzesz książkę o grach, kieliszek wina, puszczasz romantyczną muzykę, może używasz kredek i papieru, przeglądasz, czytasz najlepsze fragmenty, pieścisz je, wąchasz okładkę, może wymyślasz postacie, spędzasz czas z książką, pokazujesz, że ci zależy. Co będziesz czytał? Wichrowe wzgórza? To klasyka. Czytałeś ją kiedyś? Otworzyłeś ją w ogóle? Nie. Ale może kiedyś to zrobię. Co z tobą nie tak? Tylko studenci anglistyki czytają Wichrowe wzgórza. Nawet im się nie podobały. Ten syf nie nadaje się do książturbacji. Bohaterowie brzmią tak. Kochanie, musimy się kochać. Musisz patrzeć mi w oczy, głaskać mnie po włosach i zapewnić, że nic nie szkodzi, kiedy nie mogę sprawić, żebyś doszedł.
Chcesz jakąś? Chodzi o wczorajszy wieczór. Pomyślałem sobie, pokażę Johnowi Alexowi, że odcisnął na mnie piętno i że jego nieczułość spowodowała, że nie mogę już grać. Wal się! Dokładnie o to chodzi. Powiedziałeś Tarze, że wyjeżdżasz i rezygnujesz z grania? Nie. Ona cię zabije. Zajmij się sobą, dobra? Wal się. To jakiś obłęd. Neurotyczny, pasywno-agresywny obłęd. Nie będę współuzależniony. Zadzwoń, gdy przestaniesz być dupkiem. Pożyczę je. Przeczytam je, bo są świetne. Będę się do nich książturbował. Zejdź mi z drogi, Gajdax. Przepraszam za to. To był najlepszy przyjaciel, John Alex. Bywa taki. Zawsze. Ma trochę racji, ale... Gdy byłem dzieckiem, to mówiłem jak dziecko. Rozumiałem jak dziecko i myślałem jak dziecko. Ale kiedy dorosłem, skończyłem z dziecinadą. Widzę rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Miałem 8 lat, kiedy zacząłem grać w RPG. Mój kuzyn Seamus miał 13 lat i był Bogiem. Zapytał, czy grałem kiedyś w RPG. Zapytałem, co to? Powiedział, że to gry w udawanie z zasadami. Gdy mama kupiła mi podstawowy zestaw, powiedziałem o tym Johnowi Alexowi. To najgłupsza rzecz na świecie. Nie wierzę, że uważałem Duke'a za fajnego. Jest taka gra, wiesz dlaczego to jest najgłupsze? Bo nikt nie ginie. Dokładnie. Strzelają laserami. Strzelają wszędzie, a nikomu nic się nie dzieje. Pocisk leci na czołg. Co się dzieje w prawdziwym życiu? Dokładnie. Tu ludzie wyskakują z czołgu. Widzą głupi pocisk i wyskakują z głupiego czołgu. To powinno opowiadać o wojnie. Dokładnie. Wojna to piekło. Ludzie umierają na wojnie. Jestem dzieckiem, nie jestem głupi. Myślą, że jeśli nie pokażą śmierci, to nie będę strzelał do ludzi? Nie. Jeśli pokażą, to nie będę strzelał. Ludzie umierają. Strzelanie jest złe. Ludzie powinni płakać z powodu wojny. Mam nową grę. John Alex i ja dorastaliśmy razem. Mieszkaliśmy obok siebie. Mamy to samo imię i nazwisko. W szkole siedzieliśmy razem w ławce. Byliśmy skazani na przyjaźń. Jason był inny. Biegi przełajowe, baseball, koszykówka. Był zupełnie z innej planety. W pierwszej klasie liceum zobaczył dwóch kujonów na trybunach, którzy wyglądali, jakby nie potrzebowali nikogo innego. Zapytał, co robimy i został z nami. 3 godziny zajęć to 3 godziny. Kolejne 3 na prace domowe, godzina laboratoriów i kolejne 3 na dojazdy, a Kali chce, żebym spędzał z nią więcej czasu. Ciężko do tego wrócić. Już z tego odpadłem, to koniec. Bardziej docenię twój wkład, gdy będziesz spotykał się z tą samą dziewczyną dłużej niż 1,5 minuty. To zamach na forsę. Nieprawda. Ślinisz się na jej widok. Nie powiedziałem, że mi się nie podoba. To będzie najlepszy rozwój hobby. Sorcer to gejowskie. Głupie. Co? Nie nazywaj czegoś gejowskim, jeśli uważasz to za głupie lub żałosne. Mogę mówić, co chcę. Nie przy mnie. Jesteś gejem czy głupkiem? Thomas. Jason nie jest gejem. Tak jak ja, jest dumnym, heteroseksualnym facetem, który uwielbia robić lody. Uwielbiam, dziękuję. Kto nie lubi robić lodów? Poważnie, są pyszne. Słodkie, gąbczaste penisy. Coś wyjątkowego.
Wiele mi się podoba. Oby nie skończyła jak druga. Zaczyna się. To była kpina, bez przesady. Okropna kpina, John Francis, która dymała twoją matkę. Zawsze nie, tak cię przekonali. Oni? Chrześcijanie. Sam nim jesteś. Ale nie upośledzonym. Oczywiście. 1980. Dzieciak popełnia samobójstwo. Przez narkotyki, chorobę psychiczną, czy przez to, że był 19-letnim gejem żyjącym w erze Reagana i spotykał się z 30-latkami? Nie, przez D&D. 2 tygodnie temu Kathy Lee powiedziała mi, że martwi się o twoją duszę. Martwi się o moją duszę. To słodkie. Jasne, że tak, jest marionetką. Pata Robertsona. Z D&D. To sekta, satanizm, diabeł, któremu wierzą ludzie. Najgorszy był rok 1989. TSR wypuścił 2. edycję Dungeons & Dragons dla zaawansowanych. Otworzyłem kompendium potworów w poszukiwaniu moich demonów i diabłów, żeby móc je pokonać. I co znalazłem? Nic. Nic. Znaleźli miejsce na żałosne potwory, takie jak Wielka Żaba i Pixie, ale nie na moje podstawowe demony. Diabły, bajlory i sakubaje. Wiecie, jak to się nazywa? Nie. Ustępstwo. 1 września 1939. Hitler atakuje Polskę. Co robi Europa? Nic. Nie sądzę. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Chcę tylko Lebensraum. To była Austria. Pat Robertson chce Lebensraum w waszym hobby, a wy mu pomagacie. Jako następny dołączył do nas Edward, ale go nie poznacie, bo jest dupkiem. Masz rację, jest nadzwyczajnym dupkiem. Jak mógł zdradzić Tarę? Nie chcesz jej. Kup podstawowe zasady. Najpierw trzeba je poznać. Pewnie myślisz, że odgrywam rolę czarodziejki, a nie wojownika. Masz rację, ale umiejętność posługiwania się mieczem, 20 punktów siły, poczucie obowiązku lub przysięgi, to zależy. Nagle stajesz się zhańbioną kobietą z królewskiej gwardii, której ojciec się wyrzekł z powodu rozwijającego się magicznego daru, którego nie mogła dłużej tłumić. Przeszła szkolenie. Gardzi swoim magicznym darem. Może ma bliznę po pojedynku, która podkreśla jej urodę. Możesz dać czadu, prawda? Nie chodziło tylko o zdradę. Zrobił to z Brianą. Niektórzy nie mają gustu. Nawet nie pomyślał, jak to odbije się na nas. Co? Tara? Przejdzie jej. Musimy zdecydować, kto zostanie w grupie graczy. Nie widziałeś jej? Była wrakiem. Nigdy nie widziałem. Edward jest dupkiem, ale dobrze gra. Nie mogła oddychać. Bardzo dobrym. Tara jest fajna, ale musimy powstrzymać ją od opowiadania o historii postaci. Nie wierzę. Zatrzymamy oboje? Tara jest najsłodszą, najmądrzejszą i najżyczliwszą osobą, jaką znamy. Edward traktował ją jak śmiecia przez 6 miesięcy. Potem udowodnił, że ma moralność ślimaka, a ty się zastanawiasz, kogo zatrzymać? Od razu wyrzucamy tego dupka. Co? Brawo! Dokładnie. O co wam chodzi? Chyba żartujecie. Nie. Zupełnie nie. Dobra, tak. Kurde. Dlaczego kurde? Żegnaj dupku, witaj słodki i wrażliwy. Wszyscy wygrywają poza dupkiem. Nie zamierzam. Widzieliście, że jest w rozsypce. Tak. Nie potrzebuje kolejnego faceta, tylko przyjaciół. Jeśli kiedykolwiek do czegoś dojdzie, to nie w formie odbicia. Niech sprawa się przedawni. Popieram. Buzię na kłódkę, dobra? Jasne. Dobra, ale ja powiem Edwardowi, żeby spadał. Wiesz już, co zrobisz z jego postacią? Coś wymyślę. Zamiast iść prosto do kolegium czarodziejów na 2 badania, Meldrick zatrzymał się w karczmie i poderwał półorkową dziwkę. Tak. Która okazała się być członkiem kultu Czarnej Ręki, znokautowała go i porwała. Tak.
Gdy go znaleźliśmy, był tak poturbowany, że nie mogliśmy określić, co mu się stało, poza tym, że jego genitalia zostały odcięte lub odgryzione i nakarmiono nimi stado wściekłych hien. Tak. Czy to źle, że uważam to za bardzo satysfakcjonujące? Zaczekałem, aż stanie na nogi i gdy moment był odpowiedni... Cześć. Cześć. Nie mogłam się doczekać, żeby ci to powiedzieć. Poznałam wczoraj fantastycznego faceta. Musisz go poznać. Świetnie. Pewnie się tego spodziewaliście, ale było jeszcze lepiej. Kilka miesięcy później... Cześć. Poznałem wczoraj wspaniałą dziewczynę. Musisz ją poznać i być szczera. Krótko się znamy, ale musisz ją poznać. Świetnie. 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 Fantastycznie. A teraz wyjeżdżam. Postacie. Nie, dojdziemy do ciebie. Zacznijmy od najdłuższych stażem. Pokój ma 3 na 3 metry. Skrzyni strzeże ork z włócznią. Co to ork? To. Nie pokonam go. Zbije mnie na kwaśne jabłko i dźgnie włócznią. Będę obitym, zakrwawionym jabłkiem. Mogę się podkraść? W co jesteś ubrany? W metalową zbroję i buty z ćwiekami. Możesz się podkraść, ale gdzie się schowasz? Za skrzynią. Rzucaj. 15. Dużo. Uderzyłeś go. Schowałeś się za skrzynią, wyskoczyłeś i dźgnąłeś go w szyję. Krew trysnęła na ściany, skrzynię i orka. Tak. W skrzyni znajdujesz 3 sztuki złota i garneta. Garneta? Tak. Dźgnę go w szyję. Dopiero parę lat później dowiedziałem się, czym jest garnet, gdy natknąłem się na niego w katalogu. Całe to podkradanie się i dźganie kogoś od tyłu przemówiło do Johna Alexa. Zaczął grać łotrzykami. Każdego nazywał Spango Garnet Killer. Nazywam się Spango Garnet Killer 17. Jestem łotrzykiem na 12 poziomie. Chociaż nie wiem tego, bo jestem postacią i nie wiem nic o byciu częścią jakiejś gry. Jestem halflingiem, czyli hobbitem niepodlegającym prawom autorskim Tolkien Estate. Cokolwiek to jest. Mam 22 KC i 7 poziom podstępnego ataku. Cokolwiek to znaczy. Jestem bardziej rozpustny, odważny i nieco przystojniejszy niż John Alex. Jestem też mądrzejszy i z jakiegoś powodu nie przeklinam. Jestem potomkiem 16 Spango Garnet Killerów. Każdy z nich był bohaterem. Spango Garnet Killer pierwszy zmarł podczas próby kieszonkostwa, gdy musiał pokonać 3 tuziny strażników. Nieważne, powiedział John Francis. Spango Garnet Killer drugi, trzeci i czwarty powstali, gdy John Alex nie odzywał się do Johna Francisa z powodu śmierci Spango Garnet Killera pierwszego. Spango piątego pożarł smok. Spango szósty był elfem. John Alex uważał je za podstępniejsze. Ścięto mu głowę w zamku na Czarnej Skale. Spango siódmy był halflingiem. Spango ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty wzniosły się na poziomy odpowiadające ich imionom. Każdego przygoda trwała od września do czerwca i każdy był bardziej zabójczy niż poprzedni. Spango dwunasta była kobietą. John Alex nauczył się wiele o sobie tego lata. Spango XIV był albinosem, pół wampirem, pół czarodziejem, ukośnik łowcą głów, ukośnik kowbojem z magicznym mieczem i robotycznym ramieniem. Miał interesujące życie. Zginął podczas wielkiej czystki rzeczy Johna Alexa, przeprowadzonej przez jego mamę, gdy był na drugim roku studiów. Moje następne wcielenie pochodziło z gry bez Johna Francisa, rozegranej na ostatnim roku studiów, podczas której Brenda zdradziła Johna Alexa z mistrzem gry.
Nie wymawiamy jego imienia. Spango XVI został zabity, o ironio, przez orka, strzegącego skrzyni w pokoju o wymiarach 3x3 metry. Tym sposobem narodziłem się ja. Żyję najdłużej z nich wszystkich. Zyskałem wiele skarbów i wiele blizn. Opowiedzenie wszystkich moich historii trwałoby do świtu i znudziłoby was do nieprzytomności, ale John Alex mnie kocha i dobrze mi z tym. Dobrze jest być kochanym. Gramy co tydzień u Lindy i Brandona. Brandona nie interesują gry. Woli futbol, ale gra w każdą grę. Za to Lindy nie interesuje futbol, ale ogląda każdy mecz. Najpierw powinniście poznać ich postacie. Jestem Durak Mac-Mac-Mac. Syn Klendaka Mac-Mac-Maca, syna Gaka Mac-Maca, syna Mac-Maca. Jestem klerykiem potężnego krasnoludzkiego boga Kiera, który obdarzył mnie zdolnościami leczniczymi. Moi towarzysze mają szczęście, że mnie mają, bo niepokojąco regularnie pozwalają się okaleczać i zabijać. Czasem wzywają mnie, żebym zabił bestię. Bóg wyposażył mnie w długi, twardy i pulsujący trzon z metalu, którym mogę walić bez przerwy przez wiele dni. Jak to się mówi po krasnoludzku, młot. Co bardziej spostrzegawczy z was mogli zauważyć, że ten ostatni fragment to coś, co my krasnoludy nazywamy żartem o pale. Panie na pewno wiedzą, że krasnoludy są znane z masywnych i długich pal. Palów? Pali? Mamy wielkie, grube penisy. Potem. Nazywam się Frog, barbarzyńca. Jestem barbarzyńcą. Mam miecz. I inne bronie. Uderzę go w pysk. Nie musisz. Tylko się przedstawiamy. Musisz się tylko przedstawić i opowiedzieć o sobie. Uderzę go w pysk. Nie. To nie jest potwór. Nie możesz go uderzyć, dobrze? Przedstaw się. Mam go zastrzelić? Wieczór gier, 18:10. Mamy problem. Tak, poważny problem. Tak, musimy porozmawiać. Musimy. Ciągle umieram. Umierasz? 4 razy w zeszłym tygodniu? Tak. Mogę stać się pośmiewiskiem. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale już nim jesteś. Przestań. Nie będę płakać. Będę chciała. Dlaczego ciągle umieram? Jesteś naszą czarodziejką, to twoje zadanie. Nie, muszę być najmądrzejsza, najładniejsza i wysadzać różne rzeczy. Chociaż jednej nocy nie chcę umierać, zmartwychwstawać i znów umierać. Chociaż raz chcę zostać bohaterką. Chcesz, żebym oszukiwał? Nie. Chcę, żebyś trochę mnie wtajemniczył. Rozumiesz? Chcę zyskać przewagę. Wystarczy mi jedna wskazówka, wyszeptana przez mistrza gry prosto do mojego czułego, chłonnego ucha. Nie.
Wybacz, kodeks. Proszę. Nie. Przysługi seksualne? Jakie? Poniżające rzeczy, po których zaczniesz kwestionować wszystko, co wiesz o sobie. Takie, których nie znajdziesz nawet w internecie. Takie, po których nie będziemy mogli spojrzeć sobie w oczy przez miesiąc. Ciastka? Jakie? Z czekoladą i orzechami. Grasz nieczysto. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Wynajmijcie sobie pokój. Moje oczy nie zniosą takiej cielesności. Możecie skończyć oglądać program, ale potem idźcie spać. Hayley, jeśli jeszcze raz usiądziesz na bracie, to przysięgam na Boga, że zabiję cię gołymi rękami. Już kiedyś to zrobiłam. Miałaś dwójkę starszego rodzeństwa. Cześć. Cześć. W porządku? Tak. Mam pewne wieści, ale to może zaczekać. Na pewno? Tak. Chodzi o nią? Nie. Musisz pozwolić jej na szczerość. Dzieci się niepokoją. Nie rozumiemy, dlaczego mamusia i tatuś jeszcze się nie całowali. Dzięki, wezmę to pod uwagę. Zmieciecie domy z powierzchni ziemi. To będzie seks pokroju Hiroshimy. Jestem trochę zazdrosna. Ostrzegę Fimę. Żartuję, ale wiesz, że mam rację. Już nic nie mówię. Na pewno nic ci nie jest? Tak. Dobra. Brandon, czas na grę. Zabieraj ten słodki tyłek na dół. Na czym skończyliśmy? Ja, wybierz mnie. Linda. Staliśmy na pustyni Białej Czaszki przed wejściem do grobowca króla liczów, Amona Faszara, w której znajduje się Księga Wszystkich Dusz. Smok Skeltox użyje jej do zagłady świata, jeśli nie zniszczymy jej piersi. Dobra. Inicjatywa? Mam. Rzut za inicjatywę. Co? Stoimy na środku pustyni. Co nas zaatakuje? Piasek? Rzucajcie. 13, 11, 5, 17, 29. Opozycja ma 19. John Alex, potwór, ja, Jason, Linda, Tara. John Alex? Wolałbym wiedzieć, co się dzieje. Może coś usłyszysz. 11. Słyszysz niewyraźne dudnienie. Gdzie? Wszędzie. Złapano cię. Znów zostanę połknięty żywcem? Nie, zanudzisz go na śmierć. Rzucaj. Dobra. Dwa ujemne. Jak to możliwe? Jeśli masz metr i walczysz z czymś, co ma 24 metry, to zupełnie możliwe. Dudnienie staje się coraz głośniejsze. Nagle masywny fioletowy kształt przebija się przez piasek pod waszymi stopami, rozrzucając was na wszystkie strony. Wyrasta nad wami opancerzony, robakopodobny stwór o wysokości kilku pięter. Kiedy podnosicie się z ziemi, zdajecie sobie sprawę, że Spango zniknął w paszczy potwora. Pieprzony fioletowy robak. Otrzymujesz 20 obrażeń za bycie zjedzonym. Dalej. Uderzam go w pysk. Nie możesz go dosięgnąć. Czy 31 trafia w miejsce, w które mogę uderzyć? Tak. 17. Frog wbija topór między dwa segmenty ciała robaka. Ja też spróbuję uratować nasze małe pożywienie robaka. Nakarmię go tobą. Nie słyszę cię, utknąłeś w robaku. A to słyszysz? Miecz, robak, 16. Nie.
Robak odsuwa się w ostatniej chwili i ostrze twojego miecza ląduje z hukiem na jego pancerzu. Oddaj mi mojego spango, ty wielki fioletowy robaku. Stosuję dodatkowy gniew krasnoludów. Atak dotykowy 10. Dotykasz boku 24-metrowego robaka. Trafiłaś. Dotknę go i wypędzę purpurowe, robaczywe demony w imię naszego boga krasnoludów. 120 punktów obrażeń, dziękuję. Nie. Mówiłam, że to bóg krasnoludów. Nurkujący w robaku powinien zacząć go wychwalać. Rozlega się grzmot, gdy durak zbliża swoje świecące dłonie do robaka. Następuje błysk, a robak wije się z bólu. Wciąż żyje? Ma 24 metry. Jeśli rzucę piorun świetlny, to nie zranię spango, prawda? Możesz spróbować. Żartuję. Magiczny pocisk. 21 punktów obrażeń. Z twoich palców tryskają niebiesko-zielone błyskawice eldrytycznej energii, które bezbłędnie trafiają w bok robaka. Człowiek przywołuje. Masz ślinę na brodzie. Czy mogę ukłuć w jakieś miękkie i różowe miejsce? Zawsze masz z tym problem, prawda? Zamknij się. Wciąż jesteś w środku, więc tak. Z podstępnego ataku? Tak. Dźgam go prosto w języczek. Języczek? Migdałki, języczek, przełyk, gdziekolwiek. 20. Wskakuj na pokład pociągu do miasta krytycznego uderzenia. 3 za sztylet. 7 za podstępny atak. 51 punktów spiczastego metalu prosto w jego języczek. Rozlega się masywny odgłos krztuszenia się, gdy robak wymiotuje spango pokrytego czarną żółcią i galaretowatą substancją koloru zgnilizny. Przywołuję. Śmierdzisz gorzej niż zazwyczaj, ale przynajmniej żyjesz. Pokonałem robaka. To nauczka. Nigdy nie zabieraj robaka na walkę na noże. John Alex zabrał zatrute żądło robaka na pamiątkę, co zachęciło Lindę do żartów o penisie. Graliśmy jeszcze przez 2 godziny, przed pierwszą dłuższą przerwą. Byłem gotowy wyjawić wielki i tragiczny sekret, że odchodzę, ale zostałem uprzedzony. Słuchajcie, skoro już przerwaliśmy, chcę ogłosić coś ważnego. Powinienem był powiedzieć wam o tym wcześniej, ale... byłem... Mów. Zaciągnąłem się. Pozdrowienia dla światłych. Nazywam się... Możecie nazywać mnie Alają. Jestem córką 11. królowej Alsanet, która została zgwałcona przez złego księcia u schyłku 3. wojny o Smocze Oko. To czyni mnie dziedziczką elfiego królestwa Bilsasa Sanet i ludzkiego królestwa Ravgard. Chociaż nie mogę rościć sobie praw do żadnego z nich. Matka zostawiła mnie na progu życzliwej, bezdzietnej ludzkiej pary. Dorastałam w maleńkiej wiosce, w której wyśmiewano mnie za bycie inną. Znosiłam ból ich szyderstw, dopóki rodzice nie sprzedali mnie do cyrku. Wśród szorstkich, ale dobrych cyrkowców rozkwitła moja kobiecość. Thomas był moją pierwszą miłością. Był synem brodatej damy.
Jako pierwszy pokochał mnie za to, kim jestem, a nie za to, kim się urodziłam. Był trochę prostacki. Jak mogłam odmówić słodkiego i niewinnego pocałunku w noc świętojańską? Jego ojciec nie. Nie, ale nie. Czy chciał, żebyś opowiedziała o sobie? Nie dokładnie. W ogóle? Nie. Jak brzmi zasada? Nigdy nie opowiadaj nieproszona o swojej postaci. Nawet poproszona, upewnij się, że ktoś naprawdę tego chce. Czy złamałaś zasadę? Idź romansować ze śmierdzącym orkiem. Wszystko zrozumiałem. Czy taki język przystoi podwójnej półelfiej księżniczce? Jestem mistrzem gry. Mogę cię zabić. Tak. Złamałam zasadę. Co się dzieje, gdy opowiadasz o sobie? Ludzie się nudzą. Więc? Po polsku? Przepraszam. Bardzo ładnie. Możesz odejść. Syna brodatej zabiły orki, dlatego ich nienawidzę. Bardziej nienawidzę mrocznych elfów, bo moja przyrodnia siostra jest jednym z nich. Prawdziwa z niej Bishayna. Nie mogę jej zabić, bo złożyłam przysięgę na grobie matki. Kiedyś zabiję smoka, odzyskam królestwa i znajdę prawdziwą miłość. Jestem czarodziejką, więc mogę rzucać zaklęcia. Jason zaciąga się do marynarki. Niczego nie sugeruję. Po prostu mówię, że to interesujące, że pamiętasz właściwe zaklęcie na każdą okazję. Uznałam, że skoro to jest grobowiec króla liczów, to możemy natknąć się na nieumarłego licza lub króla liczów. Przestań słuchać Johna Francisa i zwracać uwagę na szczegóły fabuły. Tylko go zachęcasz. Czy przez moje umiejętności odgrywania roli kwestionujesz swoją męskość? Tak. Jestem szczęśliwą kobietą. Czym jest licz? Wiem, że to nie umarły czarodziej, ale co właściwie oznacza to słowo? Wszyscy to wiedzą. To środkowoangielskie określenie nieumarłego czarodzieja. Dzięki, ale co to znaczy? Sprawdziłam przed grą. To niderlandzki i oznacza potwór, który zawsze zabija tarę. Zamknij się, dlaczego zawsze ginę w kulminacyjnych starciach? Może dlatego, że czarodzieje nie mają punktów trafień? Prawda. Ale ja myślę, że jesteś do kitu. John Francis, znów się ze mną droczą. Nie, ma rację, jesteś do kitu. Myślałam, że znajdę u ciebie bezpieczną przystań. Mogę jedynie zniknąć z tego okrutnego życia. I już wiem. 2200 punktów doświadczenia za zabicie króla liczów i 500 za odzyskanie księgi. Jeśli chodzi o magiczne przedmioty, jeden lekko zużyty buzdygan destrukcji. Mój. Różdżka, dips i kusza. Twoja. Pewnie. Płaszcz charyzmy. Mam za dużo charyzmy. Prawie. Rękawice? Dostaniesz rękawice. Są dobre? Dają dodatkowe 2 punkty siły. Jest też pierścień wyżywienia. Co? Gdy go nosisz, nie musisz jeść, pić i wystarczą ci 2 godziny snu. Taki skarb nawet mi się nie śnił. Mogę? Buzdygan mi wystarczy, a Brandona nie obchodzi. Mam już na sobie pełen zestaw magicznych ozdób. Przyda się podczas warty. Chcę go. Rzucaj. Jeśli tyle dla ciebie znaczy... Nie, wygrałeś go. Poważnie, nie, w porządku. Zwoje, eliksiry i złoto. Jasne. W każdym razie złoto mamy... Nie. Wybaczcie. Złoto...
I don't care. Mam to gdzieś. Fine. Dobra, rzucaj. Dlaczego próbujesz okraść Jasona? Użyj postaci. Pewnie, przepraszam. Spango, dlaczego próbujesz okraść Kestera? Chcę pierścień. Proponowałem ci go. Odwal się. Co? Dźgam go w gardło. Wcale nie. Miałeś się odwalić. Nie chodzi o pierścień, prawda? Sam się domyśliłeś? Uspokój się. W porządku. Przepraszam, że tyle z tym czekałem. Jestem zły, że tam jedziesz. Rozumiem, ale naprawdę jesteś aż tak głupi? Nie nazywaj mnie głupim. Głupi. Nie nazywaj mnie tak. Wiesz, co o tym uważam. Niedorozwój z borderline'em? Wwal się. Prosty, tępy, głupi niedorozwój. Poprzestanę na tym. Rozumiem, jak się czujesz, ale przysięgam, że jeśli się nie zamkniesz, to co, pobijesz mnie? Uspokój się. Porozmawiajmy. Co to było? Przepraszam. Nawaliłem. Nie ty. Pójdę już. Jesteś pewien? Tak. Ochłoń, zanim wsiądziesz za kółko. Pewnie. Jason? Dobrze. Dzięki, Linda. Thanks, Linda. Are you okay, honey? W porządku? Did they ever fight like that? Pokłócili się tak kiedyś? No. Nie, nigdy. We just don't do that. Nie kłócimy się. I'm not gonna get an answer. Nie dowiem się, o co chodziło? Gdzie jest John Alex? Poszedł do domu. Powiedziałem mu, że rozumiem jego zdenerwowanie, ale powinien się uspokoić. Potem dodałem, że jeśli jeszcze raz użyje przemocy w moim domu, to go zabiję. Mój barbarzyńca. Miałam go podwieźć. Czeka go spacer do domu. Mieszka 16 kilometrów stąd. Czeka go długi spacer do domu. Nie. Jest dupkiem, ale naszym. Dobranoc. Porozmawiajcie sobie, ale ja idę spać. Tak, dzięki. Też jestem na niego zły. Na Jasona? Mniej niż na Johna Alexa, ale... Ja też. Nigdy nie... Co sądzisz o wojnie? To skomplikowana sprawa, ale jestem jej przeciwny. Linda nie. Naprawdę? Pewnie myślałeś, że jest na odwrót. A ty? Ciągle się zastanawiam. To jedyna rzecz na świecie, co do której nie mam wyrobionego zdania. Szukam rozwiązania i odpowiedzi. Zwykle mam jedno zdanie, ale nie w tym przypadku. Brandon? Co tak naprawdę myślisz o graniu? O co pytasz? Granie nie ma sensu w porównaniu do walki o swój kraj albo bycia neurochirurgiem. Co? Nic.
Dzięki za zaproszenie, za piwo i za rozmowę. Do zobaczenia. Jestem Kester Młodszy, paladyn, sierżant rycerzy marszałka kościoła świętego Cuthberta, Boga Sprawiedliwości i Zemsty. Podążam tam, gdzie jest zło i kładę mu kres. Podążam tam, gdzie dzieje się źle i czynię dobro. Bronię słabych i ganię tyrana. To robię i tym jestem. To tyle. Następny dzień, 13:19. Kto jest tłuściożkiem? Kto jest najgrzeczniejszy? Cześć. Cześć. Chciałam się upewnić, że wszystko u ciebie w porządku. W porządku? Tak. Nie, ale tak. Rozumiem. Rozmawiałeś już z którymś z nich? John Alex niedawno tu był. Nie rozmawiałem jeszcze z Jasonem. Co tam u dupka? Chciałem powiedzieć, że to co zwykle, ale to nieprawda. Jest smutny. Gdy ktoś odjeżdża, to za nim tęsknisz i się martwisz. Mówisz, jak bardzo go kochasz, a nie wdajesz się w głupią przepychankę. Przepychankę? To była przepychanka. Mam trzech braci, wiem, o czym mówię. Pogodzą się w przeciągu 2 dni. Zapamiętaj moje słowa. Nie sądzę. Naprawdę? To nie wyjdzie od Johna Alexa. Poważnie? Nie widziałaś go. A Jason... jest ponad to. Tak, ale jest wkurzony. Nieważne. Chłopcy są głupi. Przed wczorajszą kłótnią chciałem... Nie sprzątasz. Nie. Pakujesz się. Tak. Do Berkeley. Tak. Kurde. John Francis. Jesus. It wasn't that. Nie było tak źle. You didn't start this last. Nie zacząłeś wczoraj. Nie. Exactly how long Kiedy zacząłeś? Did you start this? Kilka tygodni temu. Cześć. Co tu robisz? Czy Tara ma się dobrze? Niezbyt. Przyjmujesz pracę w Berkeley? Tak. Też bym tak zrobił. Witam w moim prawie byłym niepokoju. Dzięki. Nie chcę zajmować ci czasu, ale... Pamiętasz, co powiedziałem wczoraj o graniu? Tak, że to bez sensu. Zmieniłeś zdanie? Nie, to zupełnie bez sensu. Pamiętasz wazę, która stała na kominku w naszym salonie? Różową? Tak. Były w niej prochy mojej babci. Były? Podczas ostatniej gry sezonu, 3 lata temu, rzuciłem nią o ścianę. Najsilniej jak umiałem, bo futbol jest dla mnie ważny.
Granie to czarodzieje, wróżki i jednorożce. To nie jestem ja. Futbol i granie mają ze sobą coś wspólnego. Są zupełnie bez sensu i są ważne. Linda zeszła na dół i zobaczyła mnie całego pokrytego prochami, bo facet w śmiesznych ubraniach przewrócił się o 30 centymetrów za daleko. Nie rozumiała tego. Nic dziwnego, zachowałem się totalnie irracjonalnie, ale rozumie mnie. Patrzę na swoją żonę, udającą krasnoluda, kleryka, czegoś tam. Szczerze mówiąc, nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale uwielbiam patrzeć, jak gra. Nie chodzi o zaciągnięcie się Jasona. Zobaczymy, jak odjeżdża. Możemy nie rozumieć, dlaczego to zrobił, ale jestem pewien, że podczas pewnych nocy w Iraku będzie myślał o grze z wami i to pomoże mu przetrwać. Zdecydowałeś, w co nas wpakujesz podczas ostatniej nocy Jasona? Nie. Zdecydujesz. Gratuluję, Berkeley. To piękne miasto. Myślałem, że można prowadzić grę bez tego. Zawiera wszystkie wykresy i zasłania twoje rzeczy, żeby gracze nie mogli oszukiwać. Pewnego dnia zrozumiałem, że to pozwala mi oszukiwać. Spanko próbuje okraść Kestera. Ktoś to widział? Kości wypadły na 3, 7, 4 i 1. Powiedziałem Johnowi Alexowi, że mu się nie uda. Oszukiwałem. Tak staje się dobrym. Jak stać się świetnym? Fałszowanie rzutów nie jest jedynym sposobem na oszustwo. Manipulowanie graczami nie musi być czymś złym. To twoja praca. Twoi gracze chcą, żebyś zgrywał Boga. Jeśli zrobisz to dobrze, to będą wiedzieli, że o nich zadbasz. Ostatnia gra Jasona. Libris Mortis. Księga umarłych. Czarna księga. Zakazany kodeks. Księga wszystkich dusz. To szczelina między światem żywych i umarłych. Związana z fizycznym światem w formie mrocznej wiedzy, spisanej krwią na kartach z ludzkiej skóry. Długi, starożytny most wyrzeźbiony z tego samego czarnego kamienia, co masywna świątynia, która znajduje się na jego końcu. Po lewej i prawej stronie rozpościera się krawędź krateru. Most jest jedynym przejściem przez lawę do sanktuarium świętego piekła, gdzie niebiesko-biały blask wiecznie płonącego słupa sięga nieba. Przebyłem długą i trudną drogę, ale to koniec. Przechodzę przez most i wrzucam księgę do płomienia. Nie może być tak łatwo. Wysoko nad tobą rozlega się gromki ryk. Mówiłem? Z nieba zlatuje ciemny, skrzydlaty kształt. Pieprzony Skeltix. Spróbuj, smoku. Mamy przerąbane. Brandon, zaatakuj go z prawej, a ty z lewej. John Alex, zakradnij się od tyłu. Wiesz, że ma ogon? Rób, co chcesz. Tara, będziesz naszą artylerią. Linda, ochrona przed elektrycznością, potem leczenie, potem wzmocnienie, a potem zaklęcia ofensywne. Jesteś naszym pogotowiem. Cokolwiek się stanie, nie umieraj.
Rozumiem. Nie udawaj, że się nie przygotowałeś. Mów. Ma 300 punktów wytrzymałości. Będzie zadawał od 140 do 160 ciosów pazurami, kłami, skrzydłami i ogonem. 14 ośmiościennych kości, gdy tchnie błyskawicą. 14? Tak. Kurde. Ty oszuście. Ile razy mam ci powtarzać? Spango mógł to wiedzieć, nieważne. Zamarłeś ze strachu. Na dwie rundy. Pierwsza za metagranie, druga za wykłócanie się. Rzucajcie o inicjatywę. John Alex zaczyna. Przerażający smok. Co powinienem zrobić przez dwie rundy? Poświęć się dla drużyny. Nie stójcie w rzędzie. Dlaczego? Bo piorun tak uderza. Miłosierny i hojnie obdarzony Boże Krasnoludów, chroń tych głupców przed piorunami, żeby to się nie powtórzyło. Z miłością, twój sługa Durak. Dzięki. Wciąż jestem martwa, ale doceniam gest. Można ochronić zwłoki przed piorunem? Cicho, Brandon. Zadarłeś ze złym barbarzyńcą. Święty Cuthbercie, Panie Zemsty, pobłogosław moje ostrze, abym trafił tę złą istotę. Wykrwawię się na śmierć. Nie martwcie się. Pazur. Musisz się bardziej postarać. Pazur. Ugryzienie. 53 punkty obrażenia. Skrzydło. Tylko na tyle cię stać? Jestem przestraszony, ale nie ślepy. Jest super. Nikt za nim nie stoi, żeby dostać ogonem. Szkoda. Linda? Boże Krasnoludów, o wiecznie świetlistej, ogromnej różdżce, ulecz proszę tę głupią, spiczastouchą dziewuchę, aby mogła spuścić magiczny deszcz na tą nieco brzydszą od niej złą bestię. Dzięki, twój sługa Durak. Może jesteś odporny na pioruny, ale co powiesz na kulę ognia? Co ty na to? Nie można ochronić zwłok przed piorunem. Święty Cuthbercie, stróżu słabych, ulecz rany twojej służebnicy. Wiesz, że go nie czczę. Pomaga też rzucającym ogniste kule. Piorun? Kurde. Pazur. Możesz mnie zabić, ale mam dłuższego penisa niż ty kiedykolwiek będziesz. Może i nie? Kto by pomyślał? Zabił postać mojej żony. Zabiłeś, jak mu tam... Bardzo go lubiłem. Za jak mu tam... Skrzydło. Za mały i za szybki. Skrzydło. Za duży i za dobrze uzbrojony. Smok skończy. Mogę się w końcu ruszyć? Proszę? Tak. Dziękuję. Do zobaczenia. Jesteś ostatni.
Tak. Nie boisz się? Nie. Wszyscy twoi przyjaciele zginęli lub uciekli. A ty się nie złamiesz. Nie. Dlaczego? Bo... Tak? Wierzę w swojego Boga. Wierzę w swoje powołanie. A przede wszystkim wierzę w Niego. Gin. Ładna kwestia. Dzięki, twoja też. Uznałem, że zachowam prostotę. Nie ma po co przesadzać. Pewnie. Co z księgą? Pewnie otworzyła się podczas walki. Czy Alaya nie mówiła, że to wywoła coś złego? Tak. Martwi powstaną z grobów, przepełnieni niekontrolowanym pragnieniem krwi i ciała żywych. Oszalałe zombie. Koniec świata. Cicho. Wciąż nie żyjesz. Racja, przepraszam. Musimy ją wrzucić do świętego ognia. Dobry pomysł. Znajdującego się na środku krateru pełnego lawy. Tak. Tego, do którego prowadzi most. Tak. Zanim smog go zniszczył, umierając na nim. Mogłeś go zabić trochę bardziej na lewo. Co? Eliksir. Co? Eliksir. Co? Mam eliksir wytrzymałości na ogień. Przypomniałem sobie, że Durak ma eliksir wytrzymałości na ogień. Tak. Wypiję go, przebiegnę po skałach, uratuję świat, wrócę i pomogę ci zabrać ich do świątyni i wskrzesić. Poczekaj, co? Ile działa eliksir? 10 rund. 10 rund. 60 sekund. To 400 metrów. Podróż w jedną stronę. Bez ciała. Całe spłonie, nie wskrzesimy go. To porwanie karty postaci. Czas na decyzję. I tak oto spada to na mnie. Poświęciłem życie służbie świętemu Cuthbertowi. Poświęcę mu również swoją śmierć. Jego świątynia to najodpowiedniejsze miejsce na moją śmierć. Nie opłakuj mnie, mój przyjacielu. Całe życie wiedziałem, że to moje przeznaczenie. Co jest, John Alex? Dlaczego nie czuję nóg? Dlaczego nie mogę się ruszyć? Żądło fioletowego robaka. Miało jeszcze jad. Przejdzie ci za parę godzin. Co? Nie wierzę ci. Jesteś aż tak zły, że się zaciągnąłem? Tak, ale nie dlatego to zrobiłem. Dlaczego niszczysz moją wielką scenę śmierci? Niczego nie niszczę. Kradnę ją. Co? Dlaczego? Przepraszam, że nazwałem cię głupim. Nie uważam tak. Nigdy nie poświęcę swojego życia dla większego dobra, chyba że tutaj. Ty tak. Ale ja jestem przerażony. Nie dlatego, że zginiesz. Możesz zginąć tutaj. Gdzieś na pewno zginiesz. Boję się, że umrzesz beze mnie. Jestem na ciebie wściekły. Nawet nie wiesz, jak bardzo.
furious at you for that. You have no idea how mad. Dostajesz kulkę. Ktoś krzyknie, żebyś uważał. Zaciągnie cię do helikoptera lub podtrzyma za rękę, gdy będziesz umierał. To nie będę ja. To głupie i samolubne myśleć, że jestem jedyną osobą, która zasługuje na to, żeby cię wspierać, ale tak jest. Jeśli tam zginiesz, to będę musiał przeżyć resztę życia ze świadomością, że nie było mnie przy tobie, gdy mnie potrzebowałeś. Jeśli myślisz, że będę stał i patrzył, jak umierasz, nawet w głupiej grze, to grubo się mylisz. Poświęcam się, czy tego chcesz, czy nie. Rozumiesz? Tak, ale Spango Garnet Killer 17? Jesteś pewien, że dasz radę zacząć od pierwszego poziomu? Nie. Porwanie jego karty postaci będzie jak wyrwanie własnej nerki. Ale poświęcenie musi boleć, prawda? Tak, musi. Kester? Tak, Spango? Pamiętasz tę rudowłosą córkę kowala z Behir's Breath? Tak. Moim ostatnim życzeniem jest, abyś ją odnalazł i kochał aż do śmierci. Zawsze służyłeś czemuś większemu od siebie. A ja zawsze służyłem tylko sobie. Ja zasługuję na poświęcenie, a ty na szczęście. Mam jeszcze jedną prośbę. Tak? Nazwij dziecko moim imieniem. Albo psa. Wszystko jedno. Zrobione. Niech święty Cuthbert będzie z tobą. I z tobą. Wylatuję rano, ale dzięki. Nie ma za co. Żegnaj, Tara. Wróć z tarczą, Spartaninie. Albo na niej. Nie. Wróć z tarczą. Postaram się. Chodź, odrzucę cię do domu. Wiesz co? Co? To tam. Tak? To była najsłodsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Dzięki, ja... Mam podziurki w nosie twoich bredni. Wracam do domu. Zostawię otwarte drzwi. Zapalę świeczki, włączę muzykę i się położę. Po 20 minutach wejdziesz do mojego mieszkania, potem do mojego pokoju i powiesz mi, co mam robić. Dobra. Przeprowadziłem się do Berkeley. To przyjechało ze mną. Jestem durny, ale nie głupi. Niektórzy powiedzieliby, że zrobiłem to szybko, ale gdy wiesz, to wiesz. Berkeley jest świetne. Znalazłem sklep z grami i nowych przyjaciół. Odgrywamy rolę prawie co noc, a gramy dwa razy w tygodniu.
Żartuję. Wcale nie. Pożegnanie z Johnem Alexem było trudne, ale musiał żyć dalej. Wszystko u niego w porządku. Co? Linda i Brandon są sobą. Mam nadzieję, że Tara i ja mamy choć w połowie tyle szczęścia. A Jason? Jason zginął w Hadicie. Albo nie. Pewnie nic mu nie jest. Nie wiem. Rozmawialiśmy 3 tygodnie temu. Do czasu kolejnej rozmowy umrze, przeżyje. Nic z tego, albo to i to. Nie wiem, czy Jason zginął. Nie wiem, jak zginie. Nie wiem, jak zginiemy. Nie wiem, jak ktokolwiek z nas zginie. Widziałem, jak zginął Spango Garnet Killer 17, łotrzyk 12 poziomu. To była dobra śmierć. Masz rację. To była chwalebna śmierć. Transcendentalna. Lepsza niż ktokolwiek z nas może sobie życzyć. Gdy byłem dzieckiem, to mówiłem jak dziecko. Rozumiałem jak dziecko i myślałem jak dziecko. Ale kiedy dorosłem, skończyłem z dziecinadą. Widzę rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Zależy, co uważasz za dziecinadę. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.